Oskar, dzień dobry Państwu. Zapraszam na wywiad gospodarczy. Porozmawiamy dziś o nowym programie, który wszedł w życie 1 listopada. Jest on skierowany do osób powyżej 65 roku życia. Chodzi o wsparcie sąsiedzkie, darmowe dla podopiecznych, a płatne dla opiekunów potrzebujących osób starszych. I właśnie z tego ostatniego względu może dotyczyć także, tak wydaje się przynajmniej, osób znacznie młodszych. Myślę, że o tym w naszej rozmowie dzisiaj też będziemy mówić, a moim gościem jest wiceminister rodziny polityki społecznej Stanisław Szwed. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, ten program był przygotowywany, zdaje się, przez dłuższy czas. Teraz zacznie być, czy też już zaczyna być realizowany. Najprościej, jakbym miała powiedzieć, to jak rozumiem, chodzi o to, żeby sąsiad pomagał za pieniądze sąsiadowi, jeżeli ten drugi nie daje już sobie jakoś rady, jest niedołężny. Czy jakby z czego wynika tego typu potrzeba pomocy, bo przecież różne te formy występują, to jest taka pewna nowość. Zawsze rodzi się takie pytanie w tym momencie, czy osoby, które będą musiały w jakiś sposób wpuścić kogoś takiego do domu, to mu zaufają, czy zrozumieją, że to jest dla nich taka forma, bo jednak pamiętajmy, że jak rozumiem, są to osoby niedołężne. No to jest pokłosie też COVID-u i tego naszego programu dotyczącego solidarnościowego wsparcia seniorów, Korpusu Wsparcia Seniorów, gdzie taką wsparcie dla seniorów właśnie zapewnialiśmy poprzez gminne ośrodki pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe. I to między innymi jeden z takich rozwoju usług opiekuńczych, pojawiła się propozycja, żebyśmy wprowadzili usługi sąsiedzkie. I to rozwiązanie w ustawie o pomocy społecznej, tak jak pan redaktor powiedział, od 1 listopada weszło w życie. Tutaj zmieniliśmy, jest ten wiek już dopuszczalny korzystania z tych usług od 60 roku życia. Dotyczy to osób generalnie niesamodzielnych, generalnie samotnych, które nie mają wsparcia takich, czy to ze strony rodziny, czy wsparcia, ale takiego wsparcia, gdzie nie potrzeba jeszcze usług opiekuńczych specjalistycznych, czyli takie proste czynności. Posprzątanie mieszkania, zrobienie zakupu, wyprowadzenie, jak ktoś ma pieska, czyli takie proste rzeczy, ale też nawet spotkanie z tą osobą starszą, żeby jej potowarzyszyć. I w tym zakresie takie te usługi sąsiedzkie mogą być wykonywane. Co jest ważne, to realizatorem tych usług, tak też jest zapisane w ustawie o samorządzie, będą gminy. Gminy, które będą mogły tę usługę realizować. To jest działanie fakultatywne, czyli nieobligatoryjne w tym zakresie. I samorządy będą mogły same wykonywać te usługi poprzez gminne czy miejskie ośrodki pomocy społecznej, bądź też będą mogły zlecić tą organizacjom pozarządowym. I musi być też jakby trzy osoby do tego. Czyli z jednej strony musi być opiekun, który będzie chciał wykonywać tę usługę, osoba, którą się będziemy opiekować, no i organizacja, czyli bądź to samorząd, bądź organizacja pozarządowa, która to będzie wykonywała. Co jest istotne, to musi być zgoda osoby, którą się będziemy opiekować, na tego opiekuna. Bądź to ta osoba będzie... Stąd ja, panie ministrze, zapytałam o tę dozę zaufania, no bo to jednak, tak jak mówię, są osoby starsze. Często nawet mówimy często o tym, że zdarzają się różne sytuacje, tak, że te osoby są narażone na jakieś niebezpieczeństwo, jakieś oszustwo, na takie rzeczy. Mówimy, że one powinny być na to uczulone, a wręcz wyczulone. No ale w tej sytuacji one będą, jak rozumiem, miały wpuszczać do swojego domu po prostu taką osobę, która, no właśnie, bo to mnie tutaj intryguje, jak to technicznie będzie ustalane? Czy ta osoba będzie bardziej wskazana przez gminę? Czy na przykład pojawi się parę propozycji? Jak to ma wyglądać? I ten starszy senior będzie je wybierał sam? Czy ktoś ma mu w tym pomóc? Jak to będzie? No to oczywiście za regulami tutaj dajemy dowolność samorządów, które poprzez uchwałę Rady Gminy będą tę decyzję podejmowały, żeby sobie określić w regulaminie właśnie te proceduralne sprawy, o których pani redaktor mówiła, ale co jest istotne, to musi być zgoda osoby opiekującej się na tego opiekuna. Może to być najbliższa osoba z sąsiedztwa, dlatego też nazwa usługi sąsiedzkie, albo osoba, która wcześniej już opiekowała się taką osobą, czy przychodziła, czy choćby w COVID-zie i będzie mogła to, czyli
Tak, pani redaktor zauważyła. Musi to być osoba znana, osobie, która przyjdzie do tego domu, bo sami mówimy o tym, o bezpieczeństwie seniorów, żeby nie wpuszczać ludzi, których nie znamy. Dlatego też jest to jeden z ważnych warunków, jeśli chodzi o podpisanie tej trójstronnej umowy na świadczenie tych usług, żeby ta osoba była znana, bądź też znana, czy rozumiemy też akceptowana przez tę osobę, którą się będziemy opiekować. Oczywiście tutaj mogą to też być, bo to od razu też takie pytania padają. Mogą to być też opiekunki, które pracują w GOPS-ie czy w MOPS-ie. Oczywiście to jest kwestia też samorządu, że inaczej sobie wtedy układamy pracę tą, powiedziałbym, służbową, a inaczej jeśli chodzi o opiekę, bo muszą być odpowiednia liczba godzin wypracowanych. No to wszystko w regulaminie. No to już mam pytanie. Czy to oznacza, że taka opiekunka będzie mogła jednocześnie wykonywać tą sprawę w ośrodku pomocy społecznej, będzie mogła wykonywać swoją pracę, za to pobierać wynagrodzenie i co, dodatkowo opiekować się tą osobą, która tutaj wymaga, jest w jakiś sposób niedołężna i za to brać jakby drugie wynagrodzenie? Ja mam pewną wątpliwość co do czasu, w jakim ona to będzie robiła. Czy przypadkiem nie wszystko w jednym czasie? Znaczy tu oczywiście, tak jak powiedziałem, tu jest kwestia regulaminu, który przyjmie sobie samorząd, żeby ta sprawa była jasna. To oczywiście nie może to być tak by dwa razy robiona ta sama praca i płacone z jednego czy i z drugiego źródła. Takiej sytuacji absolutnie nie może być, ale mogą być sytuacje takie, że w danym w małej miejscowości te opiekunki mogą tak zorganizować sobie pracę, że będą mogły też tę czynność wykonać, bo przecież to może być też podopieczne 2-3 osoby, którymi się opiekujemy. Bo to może być taka opieka, przychodzimy rano, przychodzimy w południe, przychodzimy wieczorem, czyli taki rodzaj. To nie będzie stała opieka, że ktoś jest 24 godziny, bo nie o to chodzi w usługach sąsiedzkich. Do takich usług są inne usługi opiekuńcze, które świadczą te usługi specjalistyczne czy całodobowe. Tutaj tak w tym zakresie to nie będzie taki rodzaj usług, tylko to będą usługi, tak jak już powiedzieliśmy, te proste usługi, które będą mogły wykonywać osoby, które nie mają też specjalistycznego przygotowania, bo też tutaj jednym z warunków to jest tylko pełnoletność i osoba, która nie może być karana. No dobrze, panie ministrze, ja przyznam, że mam strasznie dużo tutaj takich wątpliwości czysto życiowo-technicznych, bo jak sobie wyobrażę, że taka osoba, która jest w ogóle pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i idzie na przykład do jakiejś rodziny coś, no nie wiem, tam z nią porozmawiać, sprawdzić, jak wygląda sytuacja i to są jej godziny pracy i ona w międzyczasie idzie po drodze i kupuje, robi zakupy dla tej osoby niedołężnej, za którą jednocześnie bierze drugie pieniądze. No i to jest jeden czas, no nie oszukujmy się, robi to w jednym i tym samym czasie, a pieniądze weźmie z tego tytułu dwa razy. Widzę tu pewne, szczerze mówiąc, wątpliwości, jakby jeżeli do tego tak podejdę. Ale mam jeszcze inne pytanie, które może jeszcze dalej z tymi wątpliwościami to zmierza. Panie ministrze, bo powiedział pan, że to mogą być też osoby, które wcześniej wykonywały takie usługi. Wspomniał pan też, że to w jakimś sensie wywodzi się z korpusu seniorów, wsparcia seniorów. Tego pandemicznego. Czy to oznacza, że ludzie bez pieniędzy nie chcieli takiej pomocy nieść? Bo brzmi to naprawdę nieciekawie. To znaczy, czyżby się wyczerpała formuła pomocy w ramach korpusu albo też inna formuła pomocy sąsiedzkiej? No wiemy, że jesteśmy trochę jak społeczeństwem akcyjnym. Jeżeli coś się dzieje, to mocno się mobilizujemy. No po takim okresie później jest spadek zainteresowania. Pamiętamy, że mieliśmy kilkaset organizacji młodzieżowych, które poprzez wolontariat zajmowały się osobami starszymi. Tutaj oczywiście absolutnie nie wykluczamy w dalszym ciągu takiej samej pomocy sąsiedzkiej poprzez wolontariat, czyli bezkosztowo, to tutaj samorządy będą podejmowały decyzje, ale wiemy, że nawet jeżeli mówimy o opiekunkach, to opiekunka ma kilka osób pod sobą, pracuje od godziny 7 do godziny 15 i później ta osoba, którą jest opiekowana w godzinach popołudniowych, nie ma już tej opieki. I tutaj jest kwestia, jak zabezpieczyć, czy to później w godzinach wieczornych, nawet taką prostą toaletę, wykonanie, pomoc z tym osobom starszym. Dlatego też dajemy tutaj dosyć dużą dowolność, jeśli chodzi o stworzenie regulaminu. Też nie ukrywam... Pytanie, czy nie za dużą? Znowu mam taką wątpliwość, a nie będzie tak, że sobie po prostu na przykład te
gminy wykombinują, mówiąc po prostu to w taki sposób, że stwierdzą, okej, to teraz nie będziemy już płacić tym opiekunkom w MOPS-ach, przyoszczędzimy. Niech one biorą pieniądze z tego tytułu, o którym tutaj mówimy, z tego nowego programu, a i tak tam zrobią swoje, bo i tak wybierzemy te, które chodziły do osób starszych. Znaczy, to jest też działanie w tej chwili takie pilotażowe. Zobaczymy, jak to zaskutkuje. Jestem głęboko przekonany, że te usługi sąsiedzkie są w Polsce potrzebne i one się muszą rozwijać, bo osób starszych, osób, które będą wymagały takiego wsparcia, będzie nam przybywać. I ta opieka instytucjonalna na poziomie tylko tak jest dzisiaj nie wystarczy. Czyli zobaczymy, jak to zaskutkuje, bo wiemy, że osób niesamodzielnych, które wymagają specjalistycznej opieki, jest coraz więcej. I tutaj widzę dużą rolę dla opiekunek, które właśnie takie czynności wykonują. Opieka sąsiedzka ma te proste czynności, które nie wymagają jeszcze tej specjalistycznej opieki. I tutaj widzę te szanse, jeśli chodzi o rozwój usług. Jasne. Usług czyli ten, ale zgadzamy się, chyba że ten czynnik ludzki trochę mniej działa, bardziej chyba te finanse zaczynają odgrywać rolę, no ale niezależnie od tego. Panie ministrze, tam są jeszcze inne warunki, bo tam jest mowa, że chodzi o osoby niedołężne, które, proszę mi sprostować, jeżeli ja źle wiem, muszą mieszkać same, nie posiadać osób spokrewnionych w linii prostej, no to ja rozumiem, że nie posiadać dzieci i wnuków. Czy na pewno tak, że w ogóle ich nie posiadają? Czy też chodzi o to, że na przykład, nie wiem, wyemigrowały te dzieci i wnuki albo wyjechały do innej miejscowości, no i na co dzień nie mogą się tą swoją starszą, niedołężną osobą zajmować? No tutaj warunek jest, żeby nie zamieszkiwały to sobie wspólnie, bo jeżeli zamieszkują wspólnie, no to obowiązek opieki spada na członków rodziny czy osób, z którymi się w tym okresie zamieszkuje. Tutaj nie, no ma... dobrze, panie mi się od razu wchodzę w słowo. No to jesteśmy na wsi, gdzie ktoś mieszka po jednej stronie wsi, na przykład dzieci, wnuki, a ta starsza niedołężna osoba po drugiej stronie wsi. To mieszka, ma jakiś obowiązek zajmować się do rodziną, czy nie? To może w ten sposób, tutaj bo ja obiecałam, że powiemy już o dużo młodszych osobach, które mogą z tego skorzystać, no to może wziąć te pieniądze jako ta opiekunka osoby niedołężnej, jeżeli gmina tak zdecyduje, ją wskaże? W każdym przypadku tutaj decyzję będzie podejmował samorząd, czy taką osobę objąć opieką. Czyli samorząd musi mieć rozeznanie, czy ta osoba ma zapewnioną opiekę. Nawet w takiej sytuacji, jak pani redaktor mówi, ta osoba jest uprawniona do takiego świadczenia, ale może ma już zapewnioną opiekę rodziny i w takim sytuacji samorząd no nie będzie tutaj kierował. Ale to żeby wziąć pieniądze, panie ministrze, żeby wziąć pieniądze, to ktoś po prostu powie, nie, to ja się pokłóciłem ze swoim wnuczkiem. Nikt ci w ogóle nie interesuje. No po to, żeby ten wnuczek, jak nie pracuje, to wziął te pieniądze. Nie, no, pani redaktor, to nie jest tak, że będą miliardy szły na te usługi i samorządy będą sobie dowolnie, bo przecież samorząd też się musi do tej usługi dołożyć. 80% kosztów tej opiekunki my płacimy, samorząd dopłaca resztę. Może być sytuacja taka, że samorząd dołoży jeszcze więcej. My mamy na cały kraj w przyszłym roku 30 milionów złotych. Mamy ponad 2400 gmin. No to nie są środki, które można sobie tak w sposób dowolny dzielić. Będzie zapotrzebowanie i to będą na pewno sytuacje takie w gminach, gdzie wiemy, że taka osoba takiego wsparcia potrzebuje. Ja też liczę na to, że każdy ze samorządów też podejdzie odpowiedzialnie do tego zadania, no bo dostanie określoną pulę pieniędzy i w tej puli będzie się musiał zmieścić. Nie dostanie puli pieniędzy na dowolną liczbę osób, którą nawet chciałby zaobserwować, bo będziemy te 30 milionów proporcjonalnie dzielić na poszczególne, najpierw województwa, później na poszczególne samorządy. No jasna sprawa, tylko że w małych społecznościach może to różnie wyglądać czasami, to doskonale wiemy. Tam jest jeszcze taka zasada i też budzi ona moje zdziwienie, że nieważna jest sytuacja materialna seniora. Czy to jest słusznie? I czy rzeczywiście tak jest? No bo jak ktoś ma, nie wiem, 8-10 tysięcy emerytury, może być samotny. Absolutnie. Może nikogo nie mieć. Tak, całe życie zajmował się pracą, nie miał rodziny na przykład. Wypracował wysokie świadczenia, no ale on może sobie zapewnić za pieniądze opiekę w takim momencie. Ale tutaj myślę, że samorząd też będzie do tego podchodził roztropnie. Nie wprowadzamy tego regulaminu, czyli dodatkowych czynności, sprawdzanie zasobności, czy też kwestii dotyczących środków na utrzymanie. Samorząd tutaj ma pełną dowolność działania i myślę, że samorząd, jeżeli będzie miał do wyboru osobę, która jest samotna i o niskich dochodach i samotna o wysokich dochodach, to wybierze osobę o niskich dochodach, bo tak to będzie się kształtowało. No miejmy nadzieję, że tak to będzie robione. No też ciekawe, czy ten program w ogóle przetrwa, no bo jakieś jednak, tak, 30 milionów, dobrze mówię, jest na to przeznaczone. Czy to rozumiem, że to w skali roku?
w skali roku 30 milionów złotych. Mm-hmm. Tak powiedziałem, zobaczymy po tym rocznym okresie, ile samorządów w ogóle przystąpi do programu, bo to jest fakultatywne działanie. Jeżeli będzie zainteresowanie i program się sprawdzi, to myślę, że w następnych latach będzie można podwyższyć środki, które będą na usługi sąsiedztwa. Jasne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed był naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję i do zobaczenia.